W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich po raz kolejny, 6, tym razem sierpnia, w niedzielę. Witam i pozdrawiam hasłami dzisiejszego dnia. A hasła zapisane są, pierwsze z nich w psalmie 22, 5 wiersz. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Drugie hasło zapisane w liście Jakuba w 5 rozdziale. Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A słowo, nad którym chciałbym, żebyśmy się na krótko dzisiaj zastanowili, zapisane jest w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. To hasło tygodnia, które właśnie rozpoczynamy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Moje dzisiejsze krótkie rozważanie rozpocznę od dość kontrowersyjnego, tak sądzę, stwierdzenia, które nieraz słyszałem z ust pewnego człowieka na dość eksponowanym stanowisku. Oczywiście mówił to z pewnym przymrużeniem oka, nieco żartobliwie, czasem z przekąsem, a mówił, że na szczęście nie ma na świecie sprawiedliwości. Nie wiem, czy na szczęście, ale pewnie zgodzimy się, że sprawiedliwości czy równości w ludzkim wymiarze, w ludzkim pojęciu, tak jak my sobie to wyobrażamy, no właściwie nie ma. Bo w zasadzie pełna równość między ludźmi tak do końca nie jest możliwa, bowiem nie jesteśmy jednakowi. Różnimy się nie tylko wyglądem czy cechami fizycznymi, ale także różnimy się uzdolnieniami, długością życia, możliwościami, szansami, znajomościami. Zostaliśmy nierówno obdarzeni. Jedni dostają więcej, drudzy mniej. Najwyraźniej Bóg nie chce, żebyśmy byli jednakowi, stworzeni, jednakowo stworzeni według jednego wzorca i tak samo wyposażeni. Myśląc o tym, powątpiewamy nieraz w Bożą sprawiedliwość. Powątpiewamy szczególnie wtedy, gdy jesteśmy przekonani, pewni, że dostaliśmy mniej od innych i tym innym zazdrościmy tego, czego nam brakuje. A brakuje nam przecież bardzo wiele. Brakuje nam urody, brakuje nam zdrowia, brakuje uzdolnień, możliwości, brakuje znajomości, brakuje bogactwa itd. itd. Bywa, że ta zazdrość prowadzi do zniechęcenia, zgorzknienia, a czasem nawet i zwątpienia, a nawet czasem do buntu przeciwko Bogu. Bogu, który dał nam tak mało i potrzebował nas i potraktował nas tak niesprawiedliwie. Ale Pan Jezus wskazuje na to, że sprawiedliwość Boża nie polega na tym, że wszystkich ludzi Bóg obdarza jednakowo. Ale Boża sprawiedliwość polega na tym, że każdego człowieka traktuje indywidualnie i swoje wymagania wobec niego uzależnia od jego możliwości. Nie wymaga tego samego przecież od geniusza i od człowieka mniej inteligentnego, od silnego czy słabego. Nie wymaga tego samego od zdrowego czy chorego, od bogatego czy biednego. Ale stosuje zasadę, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Im więcej człowiek ma, tym więcej Bóg od niego wymaga i oczekuje.
tym więcej winien człowiek dać z siebie w służbie dla Boga, w służbie dla drugiego człowieka. A więc nie zazdrośmy tym, którzy mają więcej od nas, bo też więcej Bóg od nich będzie wymagał. Skoncentrujmy się raczej na tym, aby jak najlepiej służyć Bogu tym wszystkim, co od Niego otrzymaliśmy. Każdy bowiem na miarę swych możliwości winien sprostać wymaganiom i oczekiwaniom, które stawia przed nim Bóg. Niechaj ten Bóg, który stawia nam pewnego rodzaju wymagania, w tych zadaniach, w tych wymaganiach błogosławi. Niech nam błogosławi także i ten dzisiejszy poranek, niedzielę. Niech nam błogosławi tym, którzy na urlopie, czas urlopu. Z Panem Bogiem.